Uwaga, ten materiał dotyczy bardzo mocnych, kontrowersyjnych, przerażających tematów. Tak jak traumy, wykorzystywanie kogoś, sobstwo, trudne dzieciństwo, prześladowanie kogoś, śmierć czy przemoc wobec zwierząt. Jeżeli te tematy wydają się być dla siebie zbyt przerażające, to lepiej nie oglądaj tego filmu. Niemniej, jeżeli jednak zdecydujesz go obejrzeć, to zapraszam, ale nie mówcie, że nie ostrzegałem. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się LazyGames.com, czyli jedną z absolutnie najmroczniejszych rzeczy, na jakie natrafiłem w internecie przez ostatni czas. Mowa tutaj o przeglądarkowych grach skupionych właśnie wokół postaci Lacey, które na pierwszy rzut oka wydają się być zwyczajnymi grami z okresu lat 2006-2007, niemniej tak naprawdę są czymś dużo, dużo mroczniejszym i skrywają naprawdę przerażającą historię, którą zgłębimy w dzisiejszym materiale. W związku z czym przed wami cała prawda o LazyGames.com, przynajmniej do tego momentu. Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmujemy się LazyGames.com i naprawdę okropną tajemnicą, którą znaleźć możecie właśnie na tej stronie. Jeżeli jesteście w moim wieku, czy jeżeli jesteście dostatecznie starzy, to najpewniej kojarzycie te wszystkie flashowe gry przeglądarkowe, takie jak przede wszystkim Miecze i Sandały 2, albo te wszystkie gry z Garfieldem, jakieś nawiedzone domy, ubieranie kogoś, papa z pizza i tak dalej. To jest spora część dzieciństwa, między innymi mnie, ale pewnie też wielu innych osób w okolicy mojego wieku. I właśnie Lazy Games, czyli temat, którym się ich zajmujemy, to są właśnie tego typu, co prawda fałszywe, ale jednak gry flashowe. Gry dostępne na stronie LazyGames.com, gdzie zagrać możecie w wiele gier poświęconych postaci Lacey. I z pozoru to są zwykłe, flashowe, przeglądarkowe gry dla dzieci, niemniej kryją naprawdę mroczną i przerażającą historię, którą zajmiemy się dzisiaj. I może przejdźmy do tego. Od pierwszej gry, czytaj pierwszego dostępnego filmu, czyli Lacey's Wardrobe. Dzisiaj Lacey ma bardzo zapracowany dzień. Rano idzie na piknik do parku, później po południu musi pójść na zakupy. Ostatecznie tej nocy będzie mieć randkę z przesłodkim gościem. Fiu. Ale jest pewien problem, nie ma zielonego pojęcia, co ma założyć. Czy pomożesz Lacey, żeby założyć najsłodszy outfit na każdą z tych sytuacji? Na tym polega pierwsza gra, która również dosyć mocno nawiązuje do tych starych flashowych gierek typu ubieranie kogoś. Swojego czasu był tego ogrom i pewnie duża część z was, zwłaszcza duża część dziewczyn oglądających ten odcinek, z pewnością grała w takie gry. Z samego tytułu filmu dowiadujemy się, że gra ta pochodzi z 2006 roku i tak, to jest zdecydowanie gra z 2006 roku. Po ubraniu Lacey ta wybiera się na piknik. Cokolwiek to jest, z czymkolwiek to jest, coś wyraźnie ją obserwuje. Następnie po powrocie z pikniku musimy ponownie ubrać Lacey, tym razem na wypad do sklepu, na zakupy. I wszystko wydaje się być mega podobne, poza tym, że trochę setting pokoju się zmienił, aczkolwiek do momentu, kiedy zadzwonił telefon. I po tej sytuacji gracz dalej musi ubierać Lacey, z tą różnicą, że to dziwne coś z parku obserwuje ją przez okno. Następnie po ubraniu jej Lacey wybiera się do centrum handlowego, gdzie słyszymy jej błaganie o pomoc. Następnie Lacey wraca do domu i teraz musimy ubrać ją na randkę. Jednakże w trakcie tego cały czas słyszymy donośne pukanie do drzwi. To właśnie stalker, którego wcześniej widziano w parku oraz za jej oknem, stara się dobić do jej mieszkania albo domu. Dodatkowo w trakcie ubierania jej otrzymujemy tekst. Pod twoimi drzwiami znajduje się prezent. Po otworzeniu go okazuje się, że są tam bardzo złe rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć. Następnie pokazanie prezentu zostaje przerwane przez kolejny telefon. Open the door, my darling. Open the door. Open the fucking door.
a następnie po ubraniu Lazy T zaczyna błagać gracza, żeby ten nie wypuszczał jej na zewnątrz. Wyraźnie nie chce spotkać tego, co czeka na nią za drzwiami. Jednakże jako, że jest to flashowa gra i to gracz ma pełną kontrolę nad Lazy, ten wypuszcza ją na dwór, a ta zwraca się wprost do niego. Coś ty zrobił. I wówczas miejsce ma absolutnie przesadzone chore gówno i jeżeli chodzi o horror w internecie, to jest już przesada, więc nie będę wam tego obrazował. W każdym razie Lazy zostaje mocno uszkodzona, zjedzona, wiadomo o co chodzi. A następnie na ekranie pojawia się jeszcze raz sam morderca, który mówi: zjadłem jej pozostałości, żebyśmy byli zawsze razem. Kocham cię, Lazy. I to jest tak absolutnie poryte chore gówno, że nie wiem, jak bardzo trzeba być na stronę w głowie, żeby coś takiego wymyślić. Jakby spoko, kto mu broni, ale przesada trochę. Aż takie obrazowanie pewnych rzeczy staje się mocno niesmaczne, moim zdaniem. Bardziej, nie wiem, przypomina jakieś psychotyczne gówno z Yandere Simulator czy coś. Ale dobra, idźmy dalej, bo nikt nam łatwego życia nie obiecywał. Danej obietnicy zatrzymał. Jednocześnie, mimo tego zgrzytu z pewnym przesadzeniem, który mi nie pasuje, trzeba przyznać, że całość zrealizowana jest naprawdę dobrze i oryginalnie. I na pewno nie popada w pewną monotonię, którą często można obserwować, jeżeli chodzi o horror w internecie. I faktycznie daje tutaj coś oryginalnego, czego nie widzieliśmy wcześniej. Teraz przechodzimy do drugiego filmu w serii, czyli przerażające, sekretne zakończenie odnalezione we flashowej grze z 2007 roku, Lazy's Diner. I w tym odcinku do czynienia mamy tak jakby z gościem, z graczem, który niegdyś grał w dużo Lazy Games i teraz po latach powrócił do właśnie odsłony z 2007 roku i odnalazł tam pewien przerażający sekret, którym chce podzielić się za pośrednictwem filmu na YouTubie. Ciekawe podejście. Na początku dowiadujemy się, że Lazy będzie otwierać swoją nową restaurację, jednak będzie potrzebowała twojej pomocy w celu ogarnięcia bardzo wielu głodnych klientów. Same zasady gry też są dosyć proste, musisz dawać Lazy konkretne składniki do konkretnych potraw, ale nie możesz tego robić przez zbyt długo, bo inaczej pracownik wkurzy się i odejdzie. Jak graliście w Papa's Pizza, to wiecie o co chodzi. Jednakże twist jest taki, że mamy informację, iż klient wiadomo jaki się robi, jeżeli czeka zbyt długo. Wiadomo jaki się robi, no za moment się dowiecie. I gracz zaczyna grać w grę, aczkolwiek w trochę inny sposób niż byśmy tego oczekiwali. Ponieważ zamiast przygotowywać kolejne potrawy, ten postanawia czekać, aby cały pozostały czas upłynął. I wówczas pod sam koniec zaczyna dziać się coś naprawdę niepokojącego. Jednakże i tak, mimo tego chorego G, graczowi udaje się przejść do końca i sporządzić posiłek, potrawę, przez co udaje mu się wygrać. Jednakże to nie jest sam koniec gry. Jako że gra opowiada o restauracji, gdzie mamy kontakt z konkretnymi klientami, to mamy kontakt z konkretnymi klientami naprawdę. Pojawia się tutaj wiele postaci, w odróżnieniu od poprzedniej gry z 2006 roku. Całość polega na tym, że po zrobieniu posiłku musisz go też zaserwować klientowi. I sama gra polega na tym, że musisz to robić przez 3 dni i pod sam koniec trzeciego dnia otrzymujesz zwyczajne zakończenie. Brawo, zrobiłeś to, Lazy's Diner jest najlepsze na całym świecie. I to jest basic zakończenie, jednakże istnieje też sekretne złe zakończenie, które pojawi się w momencie, kiedy całkowicie upłynie ci czas na zrobienie posiłku. I teraz gracz chce nam je pokazać. Wówczas miejsce ma kolejny choro gówniany montaż, gdzie Lazy zostaje zamordowana przez coś. Już za moment rozbijemy go sobie na czynniki pierwsze, niemniej przejdziemy do samego zakończenia. Okazuje się, że zajęło ci to zbyt długo, a twoi klienci opuścili miejsce. Aczkolwiek pamiętaj, że jutro też jest dzień i być może jutro sobie poradzisz. Następnie widzimy Lazy's Diner z zewnątrz. Wówczas Lazy rozpoczyna swój monolog. Następnie odzywa się sam gracz. Tak, to nie jest dla dzieci. Co chuja? Pomijam drugi dzień, to wszystko staje się jeszcze gorsze od tego momentu. Drugiego dnia gracz robi dokładnie to samo. I tym razem po upływie czasu pojawia się
ten obraz. Porażka. Nawiązuje to też do obrazka, który pojawia się po porażce pierwszego dnia. Z tą różnicą, że tam wygląda to w ten sposób i to wygląda jeszcze gorzej. Bardzo brzydko, okropnie. Głupia, bezużyteczna, wolna, kurwa, porażka. Na dole też jest 29 czerwca 2006 roku. I drugie dno tego pokażę wam za moment, bo to nie jest tylko straszenie dla samego straszenia. Potem jeszcze ma miejsce monolog Lacey. I wówczas rozpoczyna się dzień trzeci, który jest okropny i przerażający. Sceneria wokół Lacey całkowicie się zmienia i zmieniają się również składniki do jedzenia. I umówmy się, tam są absolutnie obrzydliwe i obleśne rzeczy. Takie jak sporo nielegalnych przedmiotów oraz na przykład wujek Lacey. Generalnie nie pokazuję, bo nie ma opcji. W międzyczasie pojawia się kilka migających obrazków z pewnego rodzaju lore, które wyjaśnimy za moment. Ostatecznie otrzymujemy skończony posiłek, który jest ocenzurowany ze względu na zdrowie ludzi oglądających te materiały. Następnie otrzymujemy kolejną absolutnie przesadzoną sekwencję przyprawiającą o mdłości, gdzie widzimy podanie jedzenia oraz jego konsumpcję. I po tym absolutnie szokującym, chorym gównie miejsce ma następne. Okazuje się, że Lacey's Diner zostało zamknięte. Lacey stoi przed swoim lokalem i pali papierosa. Następnie rozpoczyna się jej monolog oraz widzimy bad ending. Lacey popełniła samobójstwo przed swoją restauracją. I w tym miejscu odcinek dobiega końca, jednakże pominęliśmy całkiem ważną jego część, czyli wszystkie ukryte materiały. Tak jak chociażby ta klatka na końcu, gdzie widzimy najpewniej Lacey z podpisem "Jestem w niebie". Generalnie o co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest kierunek tego wszystkiego? Jakie ma znaczenie ten materiał? Otóż możecie już zauważyć, że Lacey Games to nie jest po prostu zwykły, głupi horror w internecie. A faktycznie pośród całego tego szoku, brzydoty i przesadzenia pojawiają się dosyć istotne wątki dla wielu z nas. Gdyż seria ta w głównej mierze skupia się na traumach w naszym życiu. Pierwszy odcinek zdecydowanie skupiał się na osobach prześladowanych, doksowanych, na prześladowcach. Lacey prześladowana jest przez gościa nieznającego jakichkolwiek zahamowań. I są to sytuacje, które zdarzają się w prawdziwym życiu i fajnie, że ten odcinek to uwypukla. Są to mimo wszystko rzeczy, z którymi wielu z nas sobie nie radzi, a na pewno nie powinno być wystawionych na takie sytuacje. Z kolei drugi odcinek skupia się bardziej na przykład radzeniu sobie z oczekiwaniami, do których nie jesteśmy w stanie dojść. O radzeniu sobie na przykład z bardzo wysokim stresem, który może być bardzo destrukcyjny, przykładowo u ludzi z depresją czy ze stanami lękowymi. A wszystko staje się o wiele poważniejsze w momencie, kiedy tak naprawdę nie możesz pozwolić sobie na porażkę, gdyż totalnie przewróci ci to życie do góry nogami. Lacey została postawiona w takiej sytuacji, gdyż restauracja to wszystko, co ma. I nie może pozwolić sobie na jakiekolwiek powinięcie się nogi w tej restauracji, gdyż tak naprawdę zostanie bez środków do życia. W związku z czym stres, ogromne oczekiwania, sam fakt, że klient nie chce poczekać dodatkowych 3 minut na to, aż ta doniesie dla niego właściwie sporządzony posiłek, bardzo źle na nią wpływa. Przede wszystkim w taki sposób, że bez tych klientów ta nie ma środków do życia, co ostatecznie prowadzi do odebrania przez nią sobie życia. I to też jest naprawdę bardzo ważny problem społeczny i powinniśmy o nim mówić częściej. W związku z czym, jeżeli zmagacie się z podobnymi problemami, nie bójcie się prosić o pomoc, a w opisie tego filmu zostawiam telefon zaufania. Nie bójcie się prosić o pomoc, a telefon zaufania jest tu po to, żeby wam pomóc. Pamiętajcie, że nie jesteście sami w swoich traumach i będzie dobrze. I przez cały drugi odcinek pojawia się bardzo sporo ukrytych rzeczy fabularnych w pojedynczych klatkach, gdzie zazwyczaj jest bardzo niepokojący obrazek oraz trochę nieczytelny tekst do tego dodany. I uważam, że nie ma sensu po prostu czytać tego i przytaczać wam treści każdej z tych rzeczy, bo trochę by was to znużyło. Możemy to natomiast podsumować w taki sposób, że overall wszystkie te informacje połączone w jedno dają nam dokładny wgląd na jej dzieciństwo, które było
okropnie traumatyczna. I na przestrzeni tych dziecięcych lat była wykorzystywana przez swojego wujka na bardzo wielu płaszczyznach. I wujek ten stosował wszelkie rodzaje przemocy wobec niej. Nigdzie nie ma informacji o jej rodzicach, którzy najpewniej byli nieobecni w jej życiu. I cała trauma spowodowana przez jej mroczne dzieciństwo ciągnie się za nią do teraz. I to właśnie o tym jest Lacey's Diner. O traumie, porażce, a prowadzenie okropnego dzieciństwa, będąc zaniedbanym, wykorzystywanym dzieckiem, zostawiło na niej ogromną ranę, która do teraz nie jest w stanie się zagoić. I w kumulacji trauma, trudne dzieciństwo oraz ostateczna porażka prowadzą do bardzo przerażającego skutku, czyli odebrania sobie życia przez Lacey. To jest okropne, mocne. I jeszcze raz po opowiedzeniu tego przypominam, że w opisie znajduje się telefon zaufania dla osób, które również zmagają się z ciężkimi traumami i sytuacjami w swoim życiu. Nie bójcie się prosić o pomoc, gdyż jest ona wskazana. Teraz przejdźmy jeszcze głębiej do kolejnej gry. Lacey Pet Shop. Sklep ze zwierzątkami Lacey 2007. Wszystko rozpoczyna się od Lacey z jej MP3, z której odtwarzane są nagrania monologów kobiety imieniem Grace. Opisuje ona liczne sytuacje, kiedy miała kontakt z wieloma osobami, które grając w Lacey Games odnajdywały konkretne niepokojące horrorowe elementy. I ten fakt sugeruje nam, że Lacey Games w pewnej wersji historii faktycznie istnieją i ludzie faktycznie mogą w nie grać. Głównie dzieci, których przerażeni rodzice kontaktowali się z Grace, mówiąc właśnie o niepokojących elementach tych produkcji. Otóż ze względu na istnienie wcześniej strony poświęconej Lacey Games, która powstała w 2004 roku, rodzice uznają Grace za współtwórczyni wspomnianych gier, gdyż właśnie osoba o tym samym imieniu i najpewniej nazwisku została wspomniana właśnie na tej stronie. Niemniej Grace zaprzecza tym domysłom. Jednakże zaintrygowana tym tematem i zainteresowana, o co tak naprawdę może chodzić, sama postanawia sprawdzić jedną ze wspomnianych gier, mianowicie Lacey's Pet Shop. Tym razem gra opiera się na tytułowym sklepie ze zwierzątkami. Gra typu prowadzisz tego typu sklep i sprzedajesz zwierzątka kolejnym klientom. W związku z czym gameplay opiera się na dbaniu o zwierzątka w sklepie, a następnie sprzedawaniu ich dla nowych właścicieli. I początkowo wszystko jest ok, aczkolwiek jak to zazwyczaj bywa w takich filmach, staje się coraz dziwniej, brzydziej i gorzej im dalej w las. Głównie chodzi o zwierzęta, które w późniejszych etapach gry należy farbować na różne dziwne kolory, w sensie wiadomo, na różowo. Czy na przykład dajemy im soczewki? Czy na przykład wkładać glany na ptaka? To jest posranek gówno. Nie będę w to wchodził głębiej, bo nie podoba mi się to i uważam, że są granice, których po prostu nie powinno się przekraczać. Jeżeli jest tutaj jakieś robienie krzywdy zwierzętom, to nie powinno tego gówna tutaj być. Więc nie będę tego omawiał, jak komu się to podoba, to ten ktoś jest chory psychicznie. I po przerobieniu tych kilku naprawdę obrzydliwych rzeczy przechodzimy dalej do gry typu point and click. Jesteśmy przed jakimś domem i możemy albo pójść w lewo, albo wejść do domu. Nie, nie dam ci przejść dalej, to jest najbardziej obrzydliwy dzień kiedykolwiek. Goniłem ptaka, a ptak ukradł moją skórę. Zostałem skrzywdzony, więc będę krzywdził innych. Idąc w lewo, Lacey odnajduje skórę kota, którą następnie mu zwraca, a ten nagle jest miły i przepuszcza ją do domu. Kiedy Lacey wchodzi do domu, najpierw sprawdza rzeczy, które miejsce mają w prawym pokoju. Tam odnajduje grupę humanoidalnych świń, które właśnie jedzą obiad przy stole. Następnie otrzymujemy krótką sekwencję tekstów. Następnie Lacey odwiedza pokój po lewej. Jest to salon albo duży pokój, pokój stołowy, jak zwał, tak zwał. Lacey wyraża chęć schowania się w klatce, która znajduje się w tym pokoju i robi to. Następnie Lacey wraca do przedpokoju, a zdjęcia na ścianach zmieniają się w zdjęcia konkretnego psa. Jednakże później wracają do normy, a Lacey wchodzi na górę. Najpierw Lacey sprawdza łazienkę. Jest strasznie brudna, a wanna wydaje się być wypełniona krwią. Następnie Lacey przegląda się w lustrze. Okay.
Zastanawiałem się, żeby tym razem wziąć kotka. Tak? Malutkiego, fajnego kotka. Naprawdę, naprawdę chcę kotka. Robilibyśmy razem dużo fajnych rzeczy, na przykład jedlibyśmy lody. Mogłabym zjeść jednego teraz, jestem bardzo głodny. Minęły już dni, ale ja po prostu nie mogę wyjść. Nie mogę. On nadal jest pod łóżkiem, patrzy na mnie. Potem jak to wszystko się skończyło, może nawet mogę iść na zakupy. Mogę nawet iść do sklepu muzycznego i kupić płyty z moimi ulubionymi piosenkami. Będę miała tyle zabawy. Będzie super, będę słuchała ich cały dzień. Mój słodki, malutki piesek. Mój mały aniołek. Nie mogę już tego znieść. Mogłeś krzywdzić mnie, ale nie miałeś pozwolenia, żeby zabrać go ode mnie. Pozwolę ci zgnić. I tutaj wniosek względem tego wszystkiego na myśl nasuwa się sam. Wujek sam zabił pieska Lacey, a ta zamordowała swojego wujka, a jego ciało wepchnęła pod łóżko i pozwoliła mu tam zgnić. Następnie po prostu się obudziła. To był tylko zły sen. I only then realized the other co-founder, Rocio, was hiding a lot of things from me. We went our separate ways in like 2010. I'm not even sure she's still alive, to be honest with you. I to był Lacey's Pet Shop. Absolutne. Okropne chore gówno. Mimo całej tej okropności to był naprawdę istotny i ważny odcinek, z którego dowiedzieliśmy się bardzo dużo. Przede wszystkim po raz pierwszy w całej serii wgląd mamy na osoby, które mogły stać za powstaniem Lacey Games. Dowiadujemy się o sobie imieniem Grace, która znała osobę odpowiedzialną za powstanie Lacey Games, jednakże nawet ona nie ma pojęcia, co tak naprawdę stało się z tą osobą i nie wiadomo, czy ona w ogóle nadal żyje. Dowiadujemy się również, że pierwotną stroną, na której znajdowały się Lacey Games, była ta założona w 2004 roku o nazwie LaceyGames.com. Natomiast ta growa sekcja tego filmu opiera się o historię pieska Lacey. W pewnym momencie filmu odwiedzamy jej dom, w którym mieszkała ze swoim wykorzystującym ją wujkiem. I reprezentacją tego mogą być świnie siedzące przy stole w pokoju po prawej. Natrafiłem w internecie na teorię, jakoby Lacey postrzegała swoją rodzinę, a zwłaszcza wujka, właśnie jako świnie ze względu na to, że chwilę później właśnie o wujku wypowiada się jako o świni. Idąc dalej, miejsce ma scena w łazience, która nie do końca wiem, jak mogłaby zostać wyjaśniona. Jednakże wedle teorii z tego filmu, do którego linka zostawię w opisie, mogę śmiało założyć, że Lacey Games być może jest po prostu ujściem traum twórczyni tego. Osoba, która odpowiada za Lacey Games, mogła zamieścić w tych grach swoje własne traumy z dzieciństwa, coś co sama rzeczywiście przeżyła, w celu jakiegoś poradzenia sobie z tymi przerażającymi problemami. Idąc dalej, miejsce ma scena w sypialni, gdzie Lacey chowa się do swojej klatki. I ponownie sugeruje się teorię ze wspomnianego filmu. Bardzo możliwe, że jest to swego rodzaju symbolika pokazująca, że Lacey tak naprawdę żyje w klatce, jaką jest jej życie. Żyje pełne przemocy, wykorzystywania, nieszczęścia. Jest całkowicie zamknięta na swego rodzaju normalność, a jednocześnie sama czuje komfort będąc w tej klatce. Gdyż najpewniej to jest jedyne życie, jakie kiedykolwiek poznała. Jest to mroczne, mocne i strasznie smutne. Aczkolwiek szczerze nie widzę tutaj jakiegokolwiek innego logicznego wyjaśnienia. Aczkolwiek pojawia się jeszcze wątek pieska, który najpewniej zginął z ręki wujka, po czym Lacey dotarła do punktu przełamania i zabiła swojego wujka. Następnie jego ciało wciągnęła i schowała pod łóżkiem. Następnie po prostu się obudziła. I wówczas gra dobiegła końca. To wszystko było tylko złym snem, ale jednocześnie złym wspomnieniem. To jest cały Lacey Pet Shop i muszę wam powiedzieć, że to nie jest jeszcze najgorsze, co ta seria ma nam do pokazania, a już było absolutnie okropne. W związku z czym teraz przejdziemy do finalnego odcinka tej serii, który trwa prawie 27 minut
I mowa tutaj o przerażająca królicza nora LacyGames.com. Wszystko rozpoczyna się od piosenki, którą mogliśmy już usłyszeć w poprzednich odcinkach, na przestrzeni której poznajemy przyjaciółki Lacey, Macy i Jay. A następnie z kolei obserwujemy konwersację pomiędzy Grace i Charlie. Charlie jest osobą, której pełnego imienia nie słyszeliśmy przez całą serię, poza jej nickiem w internecie, charchar887. I Charlie oraz Grace to są te dwie osoby, które obserwowaliśmy przez całość trwania serii, które jakkolwiek zagłębiały się w LaceyGames.com. Na koniec wspomnianej piosenki słychać donośny krzyk i Grace mówi, że jest to Rocio, czyli twórczyni Lacey Games, a jednocześnie osoba, która podkładała głos pod Lacey. Dodatkowo krzyk ten zarejestrowano na nagraniu, kiedy w studio nagrywano tę piosenkę, a Rocio poszła do łazienki i tam krzyczała, bo najpewniej nie mogła już tego wytrzymać. Charlie zadaje Grace pytanie, co było tak trudnego dla Rocio w życiu. Niemniej Grace odpowiada, że w sumie nigdy nie zadała sobie trudu, żeby o to zapytać. I ponownie musimy się tutaj zatrzymać, bo to też pokazuje nam pewien wzorzec zachowań Grace, która w sumie tak jakby ma wszystko w dupie. Na zasadzie to jest logika pokroju, bliska osoba z jej towarzystwa, Rocio, ewidentnie sobie nie radzi, tworzy jakieś chore gówno, krzyczy w łazience. Zdecydowanie widać, że coś jest nie tak, ona ma to w dupie, nie zadaje jakichkolwiek pytań. Idąc dalej, patrząc na treści Lacey Games, sama nie widzi w tym zbyt wiele złego i w sumie to też trochę ma to w dupie. A idąc dalej, nawet nie do końca jest zainteresowana, żeby sprawdzić, czy u jej byłej przyjaciółki wszystko okej i czy w ogóle żyje. Tak się nie robi, panowie, wychodzimy. Idąc dalej, mamy pierwszy dokładny wgląd na LaceyGames.com z 2004 roku, gdzie dowiadujemy się, że istniało więcej gier niż tylko te trzy, o których dowiedzieliśmy się do teraz. Gry te obejmowały chociażby Lacey's Love Meter, Macy's Horoscope, Macy's First Day at School oraz Lacey's Makeup Parlor. Następnie widzimy zakładkę O Nas, gdzie dowiadujemy się, że Lacey Games miało być przyjemnym, fajnym miejscem dla dzieci, gdzie te mogłyby siedzieć i oglądać jakieś fajne rzeczy. Jak na ironię, zdecydowanie to jest bezpieczne miejsce dla dzieci, tak jest. Dowiadujemy się również, że samą stronę zamknięto w 2010 roku, czyli w momencie, kiedy drogi Grace i Rocio rozeszły się. Następnie otrzymujemy kilka informacji odnośnie postaci. Macy to jest ta mądra, interesuje się astrologią, astronomią, kocha czytać dobre książki oraz uczyć swoich znajomych o interesujących ciekawostkach oraz o ich horoskopach. Lacey jest przedstawiona jako ta fajna, lubi poszukiwać nowych przygód. Nie zawsze jest do końca rozgarnięta jednak, że ma wielu znajomych, uwielbia modę oraz słuchać swoich ulubionych piosenek ze swojej MP3. Dokładnie kiedyś były takie czasy, że miałeś MP3 stary. Joy natomiast jest skaterką, zawsze wychodzi ze swoimi znajomymi, lubi słuchać rockowej muzyki i często nazywana jest chłopczycą. Charlie wspomina, że jej ulubioną postacią od zawsze była Jay, co Grace bardzo szybko gasi, mówiąc, gdyż Jay przyprawiła ją o mocne ciarki, ponieważ Rocio permanentnie ją zamordowała. W roku 2009. Charlie natomiast w ogóle nie pamięta takiego wydarzenia. Ciekawe dlaczego. W związku z czym Grace namawia Charlie, żeby ta zagrała w Jay's Skating Game. I chore gówno wówczas wraca jak bumerang. Gra jest bardzo prościutka, jeżeli graliście we flashowe gry, to najpewniej kojarzycie te wszystkie gry typu jedziesz sobie i skaczesz po budynkach. Nie możesz wpaść w przepaść, bo przegrasz i zaczynasz od nowa, no to jest najbardziej typowa flashowa gierka, jaka przychodzi mi do głowy. Niestety Charlie nie idzie najlepiej, przez co przed przejściem drugiego poziomu ta ginie dwa razy, a po przejściu go gra na moment się zatrzymuje, a po prawej pojawiają się liczby 013-2-00. Jeżeli mnie znacie, to dobrze wiecie, że nie jestem najlepszy w rozszyfrowywaniu takich rzeczy, więc może zostawię to dla was. Jeżeli to ogarniacie, napiszcie o tym w komentarzach, albo przypnę wasz komentarz, albo wrzucę to do opisu. Następnie rozpoczyna się poziom trzeci, gdzie Jay jedzie jeszcze szybciej niż jechała wcześniej. Na moment przed metą pojawia się ptak o bardzo dziwnej twarzy, a później poziom ten dobiega końca i rozpoczyna się czwarty, gdzie wszystko już idzie w totalnie innym kierunku niż wcześniej. Jay jedzie szybciej, szybciej i szybciej, a tyle szybko, że w końcu spada na kolce.
I widzimy to. Bardzo makabryczny obrazek oraz nieczytelny napis: ty zabiłeś Jay. Następnie gra dobiega końca, a Charlie z Grace zaczynają o tym rozmawiać. Grace w sumie nie wierzyła, że tam jest cokolwiek złego, dopóki zirytowani rodzice nie zaczęli zalewać jej skrzynki odbiorczej. Ostatecznie ta na tyle nie wierzyła, że musiała siąść i sama sprawdzić tę grę i faktycznie było tam sporo złego. I Grace po zobaczeniu tego na tyle się striggerowała, że usunęła postać Jay z egzystencji oraz wszystkie gierki z nią powiązane. Jednakże do momentu, kiedy uwaga, plot twist, Jay nie zaczęła pojawiać się w innych grach. I teraz przechodzimy do jednej z kolejnych gier, Lacey's Makeup Parlor. Jest to gra opierająca się o salon piękności Lacey. Między innymi będziemy tutaj podnosić jej make-upowe skillsy. Jak zazwyczaj bywa w grach z Lacey, przez sam początek gry i przez kilku pierwszych klientów wszystko jest pozornie okej. Wszystko zmienia się przy okazji trzeciej klientki, z którą coś dzieje się niedobrego. Aczkolwiek naszymi złotymi rączkami jesteśmy w stanie to naprawić. Kolejna klientka ma robaka, aczkolwiek jesteśmy w stanie go ściągnąć, natomiast jeszcze następna ma trochę niefajne oczy, więc możemy je zamknąć. Natomiast jeszcze następnej klientki w ogóle tutaj nie ma. I miejsce ma kolejne absolutne chore gówno, na przestrzeni którego Lacey robi make-up zwłoką pewnej osoby. Okropne. Następnie miejsce ma kolejna część dialogu pomiędzy Grace i Charlie. Pojawia się wątek tego, że Jay pojawiała się martwa wszędzie na całej stronie. Wówczas Charlie pyta Grace, dlaczego ta nie zatrzymała Rosjo przed zrobieniem tego, na co ta odpowiada, że to nie była jej wina, sama nie była w stanie nic zrobić, była mocno przerażona zachowaniem Rosjo, w związku z czym po prostu odeszła. Wówczas tuż za oknem z nimi pojawia się to coś, cokolwiek to jest. Ciężko to wytłumaczyć, jednakże raczej ma to swoje powiązanie z postacią Rosjo. Następnie miejsce ma piosenka pożegnalna i po jej zakończeniu widzimy... Thank you.
Zakończenie odcinka. Macy pociesza zapłakaną Lacey. Koniec. Jednakże to nie koniec, bo pominęliśmy kilka fragmentów. Przede wszystkim na przestrzeni całego wideo jest sporo poukrywanych rzeczy. I nie mam zamiaru rozszczepiać wszystkiego na czynniki pierwsze, a bardziej ogólnie do tego podejść. Generalnie sytuacja wygląda w ten sposób, że postać Jay nie do końca wchodziła w pewien wzór kobiecej postaci w grach dla małych dziewczynek. Zwyczajnie Jay była zbyt mało kobieca, na co uwagę zwracali ludzie piszący maile skierowane właśnie do twórcy tych gier, które były bardzo źle nacechowane względem Jay. Mowa była chociażby o usunięciu tej chłopięcej postaci i zresztą faktycznie została ona usunięta. W odpowiedzi na wspomnianego maila dotyczącego usunięcia postaci Jay, który wysłany został 9 kwietnia 2009 roku, znajdowało się: uważaj, czego sobie życzysz. Puszczenie oczka. Dodaję nam trochę kontekstu co do tak tragicznej śmierci Jay w tych grach. Wygląda na to, że Rosjo chciała usunąć ją w bardzo wymowny sposób, poniekąd w odpowiedzi na te wszystkie krytyczne wiadomości odnośnie tej postaci. Idąc jeszcze dalej, do czynienia mamy z grą z robieniem makijażu. Tam, biorąc pod uwagę liczne niepokojące migające klatki, czy kilka nawiązań do zwłok, do martwych, do trupów, w sumie na myśl nasuwa się tylko jedna rzecz, że Lacey tak naprawdę pracuje w kostnicy. Wydaje jej się, że jest to salon makijażu, robi makijaż zwłokom. I to wszystko jest swego rodzaju nawiązaniem do czegoś więcej. Mam wrażenie, że cały ten odcinek jest poniekąd jakąś dygresją autora względem postrzegania kobiecości w społeczeństwie. Na zasadzie powszechnie panujących stereotypów, jak masz wyglądać, jak nie masz wyglądać, jak wyglądać powinna kobieta, a jak nie. I ogólnie bardzo krytycznie mówi o swego rodzaju narzucaniu konkretnym osobom, w tym przypadku kobietom, tego, jak mają wyglądać albo jakie mają być. Co oczywiście nie jest dobre, bo to jest indywidualna sprawa każdej osoby. Niemniej wydźwięk jest dość brutalny i mocno przesadzony w tym filmie dla pokazania, jak bardzo brutalne to jest. Jednakże o co tak ostatecznie z tym wszystkim chodzi, patrząc na całość tej serii? Uważam, że wprost ciężko jednoznacznie określić, o czym to wszystko opowiada. Jednakże każdy może mieć jakiś swój pogląd na tematykę tej serii. Jeżeli miałbym jakoś podsumować, o czym jest Lacey Games, to właśnie o tym, o traumach i o naszych problemach życiowych. Niemniej nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi i wiele elementów fabularnych po prostu ciężko będzie nam wyjaśnić. Nie wiemy na przykład wielu rzeczy na temat Rosjo, która jest jedną z centralnych tutaj postaci. Na pewno jesteśmy w stanie założyć, że wrzucenie aż tak dużej ilości chorych gówien do Lacey Games jest swego rodzaju sposobem dla niej na ucieczkę od traum i problemów, z którymi musiała zmagać się przez całe swoje życie. Krótko mówiąc, problemy, których doświadcza Lacey, są w jakimś stopniu odwzorowaniem problemów, jakie doświadczało Rosjo. Niemniej mam pojęcia, co stało się z nią w dalszej kolejności. W mojej opinii Grace nie mówi nam wszystkiego. Dokładnie o czymś wie, niemniej nie chcę tego czegoś ujawniać. Ponieważ umówmy się, jej zachowanie i podejście jest przynajmniej podejrzane. I propos Lacey Games, to byłoby już na tyle. Naprawdę bardzo mocne i wykańczające psychicznie to było. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie i jaka jest wasza, na przykład, wersja, opinia o fabule. I w tym odcinku to byłoby już na tyle. Naprawdę bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu do tego momentu. To był mroczny i bardzo mocny, ciężki temat, więc dziękuję, że dotrwaliście do tej chwili. My słyszymy się tymczasem w kolejnych odcinkach. Mówię do Zamodar, trzymajcie się, hej!